cześć! To, co tu robimy, to nie jest żaden fake, to nie jest żaden żart, to nie jest żaden mem. Chcemy wam powiedzieć, że Bóg jest! Że Bóg jest! Bóg jest! Bóg jest! Bóg to jest Jezus Chrystus! I jeżeli teraz w twoim sercu podnosi się bunt, to widzisz, dlaczego ludzkość odpadła od tego Boga. Jesteś dowodem na to, że Bóg jest, bo On cię stworzył. On cię stworzył jako ciało, duszę i ducha. Ale twój duch jest nieczynny. Twój duch to jest zgniłe ego. Twój duch, który jest nieczynny, sprawia, że ty nie jesteś w stanie dzisiaj doświadczyć tego Boga. I mówisz, że Go nie ma. I mówisz, że Go nie ma, bo widzisz ten świat. Widzisz ten świat, nie podoba ci się to, jak jest urządzony. I w takie piątkowe wieczory, jak dzisiaj, po prostu zagłuszasz swój ból. Zagłuszasz ból. Wiecie, ja robiłam tak samo. Chcę powiedzieć wam, dziewczyny, nie musicie dawać się obmasywać facetom, żeby potwierdzić swoją atrakcyjność i to, że jesteście wartościowe. Ja tak robiłam. Robiłam w ten sposób. Byłam odrzucona. Odrzucona. Myślałam, że jestem nieatrakcyjna. Myślałam, że jestem nic nie warta. Ale chcę ci powiedzieć dzisiaj, że jesteś wiele wart. Sam Bóg w ciele przyszedł tutaj, aby zapłacić swoim życiem za ciebie. Na świecie tyle jest coś warto, ile ktoś jest w stanie zapłacić, ile ktoś chce za to dać. A Bóg przyszedł w ciele i stracił za ciebie życie. Czy ktoś inny oddał za ciebie życie? Czy twój chłopak jest w stanie oddać za ciebie życie? Czy on jest w stanie oddać za ciebie życie? Nie! Tylko Bóg, Jezus Chrystus, to jest żywy Bóg. On nie tylko oddał za ciebie życie, On sam je dał i sam je miał moc, żeby je odebrać. On powstał z martwych. Po trzeciego dnia On nie jest jakąś rzeźbą figurą w kościele. To nie jest jakiś wymoczek tych filmów, gdzie Jezusik z niebieskimi oczkami w ogóle chodzi ulokowany w całych wrzoczkach. To nie jest ten Bóg. To jest kozak, który nie ugiął się. Który przez 6 godzin cierpiał, przybity na krzyżu. I nie robił tego za jakąś masę. Nie jesteś dla niego inkognito. Nie jesteś dla niego nikim nieznajomym. On cię stworzył. On cię znał przed założeniem świata. Tam, skąd szedłeś. On cię znał. On, gdy tam wisiał na krzyżu, widział ciebie. Widział ten melanż, który teraz się dzieje. On wie, co masz w sercu. On wie, że masz pustkę w sercu. Dlatego przyszedł, żeby wypełnić tę pustkę. Umarł za ciebie, za twoje wszystkie błędy. Za jeden jedyny grzech, który cię oddziela od Boga. Za to, że masz zgniłe ego w sobie. Zgniłe ego. Ego. Ten martwy duch, który każe ci się kręcić wokół własnej osi, który do niczego cię nie zaprowadzi. Przez to ego, jeżeli się go nie wyrzekniesz i nie zawołasz do tego Boga, do Jezusa Chrystusa, pójdziesz do piekła, spotkasz się z żywym Bogiem i albo wybierzesz Jezusa i spotkasz Boga jako Ojca jeszcze tu, dzisiaj, albo spotkasz Go kiedyś jako sędziego. I chcę ci powiedzieć, że Bóg jest dobry. Bóg nie zrobi niczego wbrew twojej woli. Jeśli chcesz wybrać piekło, to ci pozwoli wybrać piekło. Nie uratuje ciebie wbrew twojej woli. To jest miłość. Miłość, która przyszła na świat po to, żeby oddać życie. Miłość jest dla ciebie czynna. Jest dla ciebie doświadczalna wtedy, kiedy ją przyjmujesz.
co ci po tym, że ktoś jest w tobie zakochany, także oddaje twoje życie, jeżeli ty tego nie weźmiesz, nie nawiążesz z nim relacji. Zechciej nawiązać relacje z Jezusem Chrystusem. Ja to zrobiłam. Zrobiłam to. Przyjęłam dar miłości. Przyjęłam to, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. I to nie jest zajawka religijna. Religia jest ściemą. Każda religia jest ściemą. Każda religia mówi, że musisz coś zrobić dla Boga, żeby się Mu podobać. Jakoś się Mu przypodobać. A zbawienie jest z łaski. Jezus Chrystus nie przyszedł po to, żeby stworzyć religię pod tytułem chrześcijaństwo. On przyszedł po to, żeby umożliwić ci relacje z Ojcem, relacje z Bogiem, który jest Ojcem. Jest napisane, że kto ma Syna, to Go przyjmie. Kto przyjmie to, co On zrobił, to będzie miał też Ojca. Wszyscy zgrzeszyli. Nie możesz się wyprzeć. Humanizm ci będzie mówił, że jest w tobie jakieś dobro, ale gówno jest niedobro. Gówno jest niedobro. Ty wiesz, co masz w środku. Ty wiesz, jakie masz jazdy w myślach. Ty wiesz, co z ciebie wychodzi, gdy ktoś cię przyciśnie. To jest w tobie, ale nie musi tak być. Możesz się od tego odwrócić i możesz przyjąć Jezusa. Jezusa Chrystusa. I narodzisz się na nowo z Ducha Bożego. I staniesz się nowym stworzeniem. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ja modlę się o to, żeby te słowa, które zostały tutaj wypowiedziane, żeby one wpadły im głęboko do serca. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za synów pokoju. Ja dziękuję Ci za tych, którzy nie podchodzą, ale słuchają. Dziękuję Ci za otwarte uszy. Dziękuję Ci za otwarte oczy. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty działasz. Przekonujesz o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Ja wznoszę Twoje tutaj święte imię Jezus na tym miejscu. Ja mówię, Jeszua! Jezus zwyciężył! Jezus zwyciężył! Możesz dzisiaj trzymać z tym, który zwyciężył, albo iść pod rękę z tym, który przegrał. Jest szmatą, jest pod moimi stopami teraz. Amen.